więcej niż jedno zwierzę to... Król! To! No przecież powiedziałem, król nam kazał zrobić tutaj, drogę musimy zrobić, no patrz jaka tu jest paskudna droga, no przecież widzisz dobrze, że my tutaj bardzo ładne tutaj dróżki robimy. Właśnie zobacz, znalazłem po drodze, możesz sobie zabrać, proszę otwórz. Prezent? No. Dla mnie? Od szefa. Daj jednego. Ale przecież to prezent był. Słuchaj, musimy tutaj wybudować drogę, no przecież król nam kazał drogę wybudować, no to chyba trzeba zwykłą drogę wybudować, tak? Ty umiesz w ogóle drogę... Jeszcze nigdy nie pracowałem. No ja... takim czymś? To jak to? A ty pracowałeś? No nie. No właśnie. Dobra, ale widziałem jak to się robi. Ej, widziałem jak to się robi. Najpierw trzeba zabezpieczyć teren, żeby nie? Ale tu mamy takie zrobić prawdziwe drogi? No przecież asfalt musimy tutaj położyć, to widzisz, takie, jakie tutaj są naprawdę są mamy 100 zrobić. Lat, 100 lat do tyłu są, tak, no prawdziwe drogi musimy no zrobić. No to trzeba było tak od razu, no to z dzichu to już w ogóle mamy po robocie, no zobacz. No to już zostaw, no właśnie, z dziurami, co? Z dziurami. Ale on kazał ładne zrobić. No nie, no z dzichu, ale to prawdziwe mają być. No to takie, no to przecież takie też mają być. Załatane są prawdziwe, ale nie ma takich wybojów. Jak nie, u mnie są. Bychu, król nam płaci, to król wymaga, tak? Musimy piękne drogi zrobić. Nie psuj drogi! Ale taka będzie ładniejsza, zobacz. Z kim ja muszę ale pracować? Ale ładna. Zbychu, pająki nam się zalęgły! Zbychu! Kurde, weź go, niech cię zje, niech cię zje. Ale co to jest? Przypatrz mu się, jak on ładnie wygląda, nie? Przypatrz mu się, prezes, on cię kocha. No weź, nie! A masz! Pająk! Zabiłeś pająka! Zbychu, dobra, robimy tą drogę, no przecież kurde, widzisz, że już prawie skończyliśmy. No Zbychu, słuchaj, no trzeba naprawdę połatać tutaj tą drogę, a raczej zrobić od początku nową, no przecież kurde, ona nie może tak cichu wyglądać, tak? To będzie ciężkie zadanie. To co? Przerwa? Czy chyba nam się należy, to nie? Jednym. Tak mi się wydaje. No to po jednym, no. Kurde już. Dobra. Ej, ale ja nie piję tak w ogóle. Jak to nie? Nie piję. A co? Jak to nie? A co wczoraj robiłeś i przedwczoraj, 3 dni temu i 4, i 5, i 6? Ja nic nie pamiętam. Dobra, masz, bo już majaczysz. Ja nie piję, naprawdę, ja nie piję, Zbychu, ja nie piję. No i co robisz? To co? Masz puste. Puste butelki zbierasz jak możesz. Ja nie mogę tak pracować w słońcu. Jakim słońcu? Tam lekkie słoneczko, a ty tam marudzisz. Dobra, trzeba trochę wyburzyć, bo tutaj nie pasuje. Nie, Zbychu, musimy bariery im dać. Nie pasowało. Nie, no Zbychu, no! nie pasowało. Zbychu, teraz trzeba im dać bariery, bo wiesz dobrze, że ludzie... To jest szczególnie dla starszych osób. Właśnie, no, szef przyjdzie i zobaczysz co będzie. Będzie krzyczał. Bariery trzeba dać, bo to jest dla ludzi starszych, żeby mogli tutaj się podpierać ładnie. Dlaczego? Ej, ale skąd mamy takie fioletowe? Myślę, że ta droga jest teraz ale bardzo dobrze oznaczona. Dawaj tutaj farbę, wlewaj. Jaką? No i malujemy. Mam białą i żółtą. To jest ameliniowe, tego nie pomalujesz. Ej, rzeczywiście, nie pomaluje się. Nie pomalujesz, to jest ameliniowe. Pychu, dobra, zaczynaj. Dobra, raz. Dwa, dawaj. Dobrze, no dawaj, no co, taki cwany? Taki cwany wygrałem, jesteś? Wygrałem! Przegrałeś! Wygrałem, nieprawda, zobacz. Nie może być, co to jest. Dobra, ej, faktycznie, nie wiem, kurde, meteoryty zlatują tutaj nie wiadomo skąd, a później będzie na nas, że my coś zrobiliśmy. No właśnie. A to przecież nie my. No nie? Dokładnie, no przecież, no chyba nie. No właśnie. No przecież ja... Patrz, omurujemy tę dróżkę. Dokładnie, przecież... Ej, no nie, no to są takie, to niedobre robisz, Zbychu. Co niedobre? Tak na parkingach są, mnie w takie już tyle razy uderzyłem. No bo ty nie umiesz jeździć, przecież ty maluchem ciągle jeździsz, ten maluch to już jest połowa maluchu, zgnieciony cały jest. To ja przez te właśnie pachołki twoje. Jak moje, przecież ja na każdym parkingu... Ty je rozstawiasz i wjeżdżam. No dobra. No, ej, tyle wystarczy? Ja myślę, że jeszcze trochę powinniśmy dodać, żeby naprawdę była dobrze oznaczona i bezpieczna ta droga. Most będzie. A, most, no dobra, tylko że na końcu tego mostu będzie pachołek. Na kolejną przerwę myślę, że zaraz możemy iść. Myślę, że po tym może jechać tylko motocyklista. Zakaz wjazdu, ale mogą tylko 90 jechać. Myślę, że to jest...
pierwszy, ale najlepszy nasz projekt. Ej, szef przyszedł! Szef! Szef, hej, chyba wkurzony! Nie odpisywał! Dlaczego nie odpisywałeś, szefie? Szefie, podobało się. Szefie, zobacz jak ładnie. Zobacz, on chodzi naszą drogą nawet. Naszą nową drogą chodzi. Pachołki go, zobacz jak działają. Działają pachołki. Szefie, meteor tutaj wpadł, tornado było. Wypłata. I ogólnie wszystko jego wina jest. Wypłata, szefie. Nie, no zostaw szefa! No zostaw szefa! Chcesz, żebyś miał... Chcesz wypłatę, czy nie? No. No to... Ale z kieszeni, dawaj, wyskakuj. O nie. Nie! Koniec. To nasz szef! Co muszę? Trudno. Na razie, szefie. Dawaj pieniądze. Ej, faktycznie nie ma pieniędzy. Ej. O kurde, zabiłem nam szefa. Ej. No. Bo zabiłeś nam szefa. Nie ma kto nam płacić. Po co my to budujemy? Patrz! Buraki takie zielonego. Jak ty. Tu jeden duży. O, no widzę, faktycznie. Kogoś ty przyprowadził. Kogo ty przyprowadziłeś. O kurde. Patrz, boi się ciebie, nawet on. Ej. Kto to? Co to? Ej, czy jesteś zbuntowanym mieszkańcem tej wioski? A on się na mnie patrzy, duży. Ej, on chyba mnie nie lubi. A za dużo zjedliście chyba. Broń mnie. On mnie brzuchem przepycha. Przepraszam, ale ja nie chciałem, to wszystko jest jego wina. Naprawdę, no łano! Ej, mam pomysł! Ej, nie! Teraz nie przejdzie! Zobacz, zadziałało! Nie przejdzie! Ma zakaz przecież! Dawaj go! Zakaz masz przed nim! Ale moje zadziałało! Ej, no przechodzi po tym! Dobra, ej, zablokować. Nie, kurde! Nie, nie rób tak! Nie! Ale śmierdzi teraz! Nie ma co chodzić do wina! No, musisz się zacząć myć, ale naprawdę. Będziemy mieli wina! Po co ci takie wino? Ja jestem w raju z zichu! Przecież ty wina nie lubisz! Jak ładnie pachną, to nic, już polubiłem przez moją żonę! Zbychu! O kurde! Winogronowy potwór! Łap! Winopotwór, winorośla! Weź go, nie! Dobra, ja nie chcę, weź go! Ej, widziałeś taki film? Trawa? Albo coś w tym stylu? Widziałem w gąszczach. No, jaki gość w trawie? Może, coś takiego w wysokiej trawie. Tak, o, dokładnie tak się nazywa. Dokładnie, ej, to jest to. Wyjdziemy stąd. Dokładnie, wcale tam nie ma wyjścia, zbychu. Zobacz, on nas dorwie. O kurde, on przyciąga. To jest pod... Ej, jak go zabijesz, to może... Jak wypadnie... Proszę, uratuj mnie, łopatą go. O. Jest! Piona! Ej, oła! Co? Nie, zobacz co wyleciało. Ale fajnie. Znikłeś? Zobacz co tam leżało. Co to jest? Dynia. Take your treat. Ooo! Ej, teraz mogę cię pić, to jest rózga dla ciebie. To jest dla ciebie rózga, rozumiesz to? No skąd masz te dynie, ej? Ej! Co to jest? Ej, to kurde! Co to jest? Wejdź tu! O, jakie fajne! Wejdź tu! Niech to, ej, wejdź tu, przejmij ode mnie, to nie! Jak coś się, to powiem, że cię przygniotła droga. Powodzenia! Przecież to jest jakiś klaun! Kurde! Niech ciebie tam bierze! Kurde, no! O nie, pali się, no nie! Co to, nie! Zbychu, co to jest? To! Gdzie? Zbychu, tutaj! Wiesz, brokuły? To są drzewa małe chyba. Ta obiadek, warzywka, jakie fajne. Nigdy nie lubiłem broku. Do garnka sobie wejdziemy dzisiaj. Ła, no dlaczego one mnie biją? Cześć! Nic mnie ale nie. Fajne, zobacz jakie brokułki. A jak ładnie pachną. One idą po mnie. Jak pięknie pachną, a tu kolega też do garnuszka. One? O kurde, jak uszczypną, szczypią. No właśnie, ja nie wiem, co tu się dzieje. Mama zawsze mówiła, że mam jeść brokuły, bo zdrowe. A tutaj widać, jak są zdrowe, jak one chcą mnie porwać i w ogóle. Komórki są lepsze. Dokładnie, to... Aż. Dzięki. Czekaj. Co ty zrobiłeś? Poczekaj, zostawiłeś trochę. Chyba nie były mu komórki z dzichu. Co ty robisz? To nie były mu komórki chyba. Co ty robisz? Co mnie goni? Ej, poczekaj! Co się stało? Pobiłeś mnie. Ja? No ty... Oszalałeś? Robić ci kąpiel gorącą? Nie. Chodź, pokażę ci. Nie. Pokażę ci. Nie. O niedobry.
kurde, nie mam farby, nie mam farby, masz, oślepiasz mnie. Masz, musiałem cię pomalować. Oła, ja cię pomaluję, patrz, jak cię pomaluję. Co zrobiłeś?